mówiliście. Najpierw zacznę od zupełnie czego innego, nie od krytyki, tylko od sytuacji, nad którą powinniśmy w dniu dzisiejszym debatować, a która tak naprawdę poszła zupełnie w innym kierunku, a mianowicie 2018 rok i to, co zrobił w ciągu tego jednego miesiąca i 8 dni pan prezydent Bogdan Benta. Zapomnieliście państwo o tym, że podnosiliście bardzo głośno, o smogu się nic nie mówi, nic się nie robi, pan prezydent w ogóle ręce ma z daleka od tego. Nieprawda, bo to z inicjatywy pana prezydenta Bogdana Benty była ta konferencja antysmogowa i podjął pierwsze działania, które później włączyły oczywiście inne środowiska. Następnie spotkania z NGO-sami i poruszenie tego środowiska. Czy to nie pan prezydent sam poprosił o spotkanie z tymi środowiskami, które po raz pierwszy od wielu, wielu lat miały szansę na to, żeby spotkać się z prezydentem i rozmawiać o swoich problemach i rozpocząć dalszą pracę zespołową. Finałem tego, tutaj też podnoszona negatywnie, jest kwestia osób niepełnosprawnych. Tylko że to spotkanie NGO-sów podzieliło te NGO-sy między innymi na grupy, wśród nich osoby niepełnosprawne. My z osobami niepełnosprawnymi, tak prezydent Bogdan Benta, ale i ja również uczestniczyłam w takich spotkaniach, kiedy dziesiątki tych osób rozmawiały z nami i przedstawiały swoje propozycje. Nie były one propozycjami spójnymi, które mogłyby jednoznacznie mówić o tym, że to ta osoba czy ten zespół będzie pracował i będzie te środowiska faktycznie reprezentował. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki ruch, który wyłonił tak naprawdę grupę, która w najbliższym czasie ma powołać spośród siebie radę, nie osobę, tylko radę, a dlatego, że osoby niepełnosprawne są o różnych płaszczyznach niepełnosprawności i twierdzą, że jedna grupa drugiej grupie nie jest w stanie, jedną grupa drugiej grupy nie jest w stanie zrozumieć. Następna sprawa, tak krytycznie mówicie tylko w kierunku pana prezydenta, to proszę powiedzieć, czy nie poradził sobie z tak trudnym wyzwaniem, jakim jest strajk nauczycieli, gdzie byliśmy tak naprawdę do dyspozycji, gdzie można było doprowadzić faktycznie do tego, że tutaj byłoby bardzo głośno, bardzo szumnie i niepotrzebnie ze szkodą dla dzieci, dla młodzieży i dla tego sektora osób. Jesteśmy w trakcie reformy szkolnictwa. Ja wiem, że nie jest ona prosta i wiem, że jeszcze dużo jest przed nami, ale jesteśmy i każdego dnia pan prezydent Różycki sprosta temu zadaniu, chociaż tak jak powiedziałam, jest to sytuacja nieprosta i niezależna od pana prezydenta Bogdana Benty. Mówicie o tym państwo, że nic się nie dzieje, żadnych nie ma efektów współpracy między innymi z zagranicą. Otóż to jest nieprawda. Współpraca z Finlandią w zakresie między innymi działań edukacyjnych jest od kilku miesięcy, jest kontynuowana, będą lada chwila projekty, które będą projektami wspólnymi. Jest współpraca, która rozpoczęła się pierwszym spotkaniem konsula USA Stanów Zjednoczonych tutaj w Kielcach, jest nawiązana współpraca. Jesteśmy w stałym kontakcie i mamy wspólne projekty na Ukrainie, w Wilnie. To faktycznie jest tak, że wszystko to trwa czasami kilka miesięcy. To nie jest tak, że w ciągu jednego dnia cokolwiek można zrobić. Mamy kontakty z Niemcami, gdzie pan prezydent Bogdan Benta uruchamia swoje kanały indywidualne i podejmuje różne spotkania, nie tylko te, o których państwo wiecie, ale jak wiecie, często różnego rodzaju przedsięwzięcia rodzą się w ciszy. Biznes nie potrzebuje rozgłosu. I te rozmowy są również prowadzone, będą miały efekty
w niedługim czasie. Następnie Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki. Jak najbardziej współpraca tutaj w różnych obszarach. Trzeba podziękować panu marszałkowi Będkowskiemu, który chętnie się z nami spotyka w różnych obszarach. Zobaczcie państwo, czy nie efektem takich rozmów i takich działań było sfinalizowanie umowy na realizację ulicy Witosa? Przecież to było wielkie zmagania się pana prezydenta z tym, czy w ogóle ta inicjatywa będzie kontynuowana, czy będzie wprowadzona. Wprowadził i zrealizuje. Pani wojewoda również jest osobą przychylną w tych elementach, które nam sprawiają problemy. Rozmawiamy z finałem o GUM-ie, o NFZ-cie, o ŚCiT-cie. To są ostatnie działania, które skończyły się podpisaniem umowy. Będą już realizowane. Centrum wspierania NGO-sów. To się nie zadziało samo. Owszem, NGO-sy jak najbardziej ze swojej strony były chętne do tego, żeby znaleźć projekt, znaleźć taki kierunek, który da im możliwości dofinansowania, żeby mogli wspierać takie centrum i finansować. Ale to pan prezydent Bohdan Wenta i służby pana prezydenta znalazły miejsce, gdzie NGO-sy w niedługim czasie będą mogły na ulicy Wojska Polskiego mieć swoją siedzibę, będą mogły się w końcu rozwijać, mieć swoje miejsce, swój dom. Dalej, mamy przedszkola, wymienione przedszkola. Przedszkole kolejne powstaje. Czyli my też oceniamy, też patrzymy na to, jakie jest zainteresowanie tymi przedszkolami kolejnymi. Na ten moment aż tak dużego zainteresowania nie ma. W tej chwili będziemy analizę przeprowadzać, w którym kierunku, bo możliwe, że trzeba wzmocnić, ale działania w kierunku żłobkowym, bo tam brakuje jeszcze miejsc. Natomiast zawsze znak zapytania trzeba też sobie postawić, na ile jest zapotrzebowanie na te działania. Dalej, trwają przygotowania do wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców. Jak najbardziej spotykamy się z przedsiębiorcami, jest kilka spotkań za nami. Przedsiębiorcy już podejmują konkretne działania. Po naszych spotkaniach, nie tylko w zakresie tym, że wspólnie musimy wypracować system ulg dla przedsiębiorców, który będzie mógł wejść po wcześniejszym państwa zaakceptowaniu, ale również trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę przedsiębiorcy rozpoczynają swoje działania, aby zacząć inwestować w Kielcach. Nie mogę mówić w tej chwili o szczegółach, ale wczoraj byliśmy na bardzo dobrym spotkaniu i państwo w jakimś tam okresie czasu zobaczycie, że Kielce się będą bardzo pięknie rozwijać i zupełnie w innym kierunku, o którym nawet chyba Kielczanie nie do końca sobie myślą, że tak mogą Kielce wyglądać. Nie można, bo to są niestety kwestie biznesu, a biznes, tak jak powiedziałam, w ciszy się rodzi. Stypendia dla dobrych studentów. Takie hasło tutaj słyszałam. Oczywiście rozmawiamy. Jesteśmy w ścisłym kontakcie. Pan prezydent wielokrotnie spotkał się już z rektorem Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. To wsłuchujemy się w ich głos, jak oni widzą zarówno właśnie te stypendia, gdzie wiemy już dzisiaj, że stypendia ukierunkowane na studentów z Ukrainy, bez względu na wyniki w nauce, będą w tym momencie musiały być zmienione. Należy iść w kierunku nieco innym, wypracowanym wspólnie. Ale obydwaj rektorzy są za tymi zmianami i obydwaj widzą tutaj chęć tych zmian. Spotkania z deweloperami. Jak najbardziej proszę tutaj poczytać i skontaktować się z przedsiębiorcami, którzy byli na zaproszenie pana prezydenta na zorganizowanym spotkaniu w Warszawie. Tam ci ludzie przyjechali, byli
bardzo zadowoleni. Już są pierwsze osoby, które są zapisane do pana prezydenta, bo mają swoje pomysły w związku z tym wyjazdem. Mamy inicjatywy różnego rodzaju kulturalne, które to pan prezydent Bogdan Benta wprowadza. Między innymi Retro Weekend. Proszę powiedzieć, czy ktoś był niezadowolony? Raczej to miasto żyło, było zadowolone, mieszkańcy byli uśmiechnięci, tak jak i po święcie Kielc. Więc nie można mówić, że w tym temacie się nie dzieje. Obice. Obice to teren, który dobrze trzeba przemyśleć, w jaki sposób zagospodarować. Wiadomym jest, że pomysł na lotnisko to był bardzo ciekawy pomysł i on całkowicie też nie jest przez nas, nie ma tutaj całkowitego wycofywania się z lotniska, ale lotniska cargo. Takiego lotniska, które da nam możliwość rozwoju gospodarczego bardziej, a nie w kierunku lotniska dla cywilnego, które tak naprawdę 100 kilometrów najbliżej mamy do Radomia, które lada chwila będzie miało rozbudowane, zmodernizowane lotnisko. Mamy Warszawę 180, 120 Kraków. Mówicie Państwo tutaj o szastaniu pieniędzmi. A przepraszam, ale kto szasta tymi pieniędzmi? Te pieniądze były zapisane w budżecie, który nie był naszej konstrukcji. To jest budżet, który był skonstruowany przez poprzedniego pana prezydenta. My kontynuujemy i oczywiście na tyle, na ile został zapisany, próbujemy realizować. Może nie najbardziej byśmy tego oczekiwali i najbardziej byśmy chcieli, żeby były takie czy inne inicjatywy wspierane. Ale ponieważ został zapisany, my chcemy zrealizować, a teraz będziemy tworzyć nasz budżet. Ja już do pana przewodniczącego, zresztą nie tylko, mówiłam, zapraszam do zespołu, który przygotuje nowy budżet na rok 2020. To jest skierowane do naszych radnych propozycje. Następnie prezydent Ferenc, tutaj tak pada takie nazwisko, ciągle odnosimy się do Rzeszowa i faktycznie świetnie możemy pogratulować. Tylko proszę zapytać każdego z mieszkańców Rzeszowa, ile pan prezydent Ferenc miał czasu na pierwsze wprowadzane swoje pomysły. To był rok do dwóch. A pan prezydent Bogdan Benta, jak się nie mylę, 7 miesięcy właśnie skończył w tej chwili urzędowania na stołku prezydenta. Dalej, finansowanie hala, to już pan prezydent w tym temacie się wypowiedział. Postulaty z centrum. To co tak bardzo głośno, że jesteśmy przeciwni przedsiębiorcom, że pan prezydent niechętnie, nie chce się z nimi spotykać, nic nie robi w tym kierunku ich postulatów, to jest nieprawda. I to ta nieprawda wybrzmiała między innymi w trakcie naszego okrągłego stołu, który był 3 dni temu bodajże, organizowanego przez Gazetę Wyborczą, gdzie mieszkańcy się wypowiadali. Mieszkańcy, posłuchajcie, bo jest oczywiście nagrane cała ta debata. Posłuchajcie, jak mieszkańcy chcą widzieć centrum i nie tylko przedsiębiorcy. Trzeba znaleźć złoty środek. Mieszkańcy też chcą tych Kielc, które są Kielcami dla pieszych, a nie tylko dla samochodów. Dlatego trzeba znaleźć po prostu złoty środek. Umówiliśmy się na spotkania. Straż Miejska, która bardzo dużo było zastrzeżeń do niej, jeżeli chodzi o centrum. Myślę, że nowa pani komendant, którą powołał pan prezydent i decyzję podjął. Podjął w tym temacie, żeby nowa osoba tę instytucję prowadziła. Myślę, że dokonuje zmian. Oczywiście te zmiany będą widoczne
w jakimś czasie, może dłuższym, ale i teraz one są również widoczne. Bezpłatne bilety komunikacji miejskiej w trakcie wakacji. To pan prezydent wnioskował i będziecie jeszcze dzisiaj państwo nad tym pewnie debatować. Ale te bezpłatne bilety pan prezydent nie oczekiwał, że spadnie manna z nieba, tylko z własnej rezerwy zdecydował, że dzieci z Kielc mają prawo również do tego, aby dojeżdżać na różnego rodzaju inicjatywy, które miasto Kielce organizuje dla nich właśnie bezpłatnie. Ktoś mnie zarzucał osobiście to, że nie ma jeszcze tego inwestora takiego dużego. Tak, ponieważ jest w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, a między 15 a 19 lipca zachęcam na konferencji prasowej wysłuchać, co będzie miał do powiedzenia. PGE, Vive oraz Korona Kielce. Tak głośno mówi się o tym, że pan prezydent tyle pieniędzy na jeden klub, na drugi klub, tylko że Korona Kielce to jest umowa wieloletnia i nie ma tu wpływu ani prezydent Wenta, ani prezydent Lubawski, który wcześniej podpisał i mamy to realizować. Albo będziemy z prawem szli, albo bez prawa. Peryferia. Oczywiście jest opóźnienie nowe i tutaj nie mówię, że nie. Są rzeczy, co do których też muszę powiedzieć wyraźnie, że nie zostały jeszcze zrealizowane, chociaż powinniśmy już być dużo dalej. Ale peryferia to jest ten program, który będzie realizowany i będziemy się spotykać z mieszkańcami. Nie wiem, czy pan dyrektor Hajdarowicz już zna datę, ale pierwsze takie spotkanie będzie z mieszkańcami Posłowic. Rower miejski. Rower miejski. Mamy dwóch przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wejściem z rowerem miejskim do miasta Kielce i rozmawiamy tak, aby najlepszą ofertę wybrać, a nie na zasadzie wybrać, żeby tylko były rowery. Ma być ona korzystna dla mieszkańców i dla miasta Kielce. Bardzo chętnie, bo tutaj odnoszę się tak po kolei, tak jak słyszałam i sobie notowałam, 15 lipca wyjazd do Łodzi z radnymi. Bardzo chętnie, ponieważ to nas interesuje i na pewno któryś z nas wiceprezydentów czy pan prezydent sam pojedziemy do Łodzi, także bardzo chętnie. Pamiętajcie państwo również o tym, że na szkoły dodatkowe finansowanie jest oczekiwane w tej chwili. Wniosek, który miał złożony, jest złożony. Jest złożony, także miejmy nadzieję, że inne kolejne rzeczy, kolejne elementy, te drobne, o których mowa tutaj była, będą finansowane. Na ten moment było przeznaczone 800 tysięcy. Nie wiem, czy ta kwota już została rozdysponowana, ale te drobne, różne rzeczy jak najbardziej. Jeżeli chodzi o szkoły i o kwestie tych księgowości, które państwo jakby macie wrażenie, że chcemy zmniejszyć liczbę etatów i tak dalej, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli jedną, wspólną, przejrzystą i w każdym miejscu mógł, czy to wiceprezydent, czy dyrektor, czy ktokolwiek z ekipy zarządzającej, mógł w każdym momencie sprawdzić w jednym programie, w jednym ujednoliconym programie księgowym, jak sytuacja wygląda poszczególnej jednostki. A te osoby, które pracują, które do mnie też docierają, mówię i uspokajam. To nie jest tak, że my chcemy wszystkich zwolnić. Czy widzieliście państwo jakieś grupowe zwolnienia? 7 miesięcy upłynęło. Nie ma zwolnień grupowych. Pan prezydent zawsze mówił to w trakcie kampanii i dotrzymuje słowa. Nie ma zwolnień grupowych. Oczywiście zmiany mogą być, ale to nie oznacza, że na zasadzie grupowego zwalniania. Do szkół jeszcze końcówka, szkoła podstawowa numer 8. Obiecywaliśmy, dotrzymujemy słowa. I pieniądze na remont tego pomieszczenia, które będzie stołówką, również będą. Pani dyrektor wzmocniona, mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, że 1 września dzieci zadowolone trafią do tej szkoły.
Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych jest kolejny pomysł, bo cały czas w kontakcie z rodzicami jesteśmy i szukamy najlepszego rozwiązania dla tych dzieci, ale też w tym kierunku nie zapominamy, absolutnie. Dlatego tak naprawdę mam takie pytanie. Jeszcze powiem o sytuacji, której chyba pan Piotr Kisiel mówił o tym, że źle jest napisany raport o stanie gminy. Tylko tak naprawdę ten raport to jest po pierwsze nowum, po drugie jest zapis w artykule 29a, gdzie to Rada Gminy może wnieść, jak ona sobie wyobrażałaby i my moglibyśmy wtedy jeszcze bardziej doprecyzować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku po prostu domówimy to między sobą i to pewnie w wielu samorządach tak jest, że te kwestie poprzez to, że są nowe, nie do końca może są tak bardzo dokładnie zrobione, tak jakbyście wy państwo tego oczekiwali. Ulica Żelazna, jeszcze odpowiem na tą ulicę Żelazną. Tak jak mówiłam, tak doprowadzimy do samego, pan dyrektor tutaj siedzący potwierdza, że to jest kwestia dwóch rzeczy. Tam jest nie tylko uzgodnienia tych, o których mówiłam, zmian komunikacyjnych, ale również samego przebudowania. I wiem, że w tym roku ta kwestia będzie rozwiązana. Ograniczyliśmy pierwotny projekt, który wyszedł z Wydziału Zarządzania i Mobilności w sposób, który bez przebudowy, zmiany kierunku stwarza możliwość usytuowania tam przystanku w pobliżu ulicy Sienkiewicza na ulicy. Panie dyrektorze, Dobrze, ale to już sobie wewnętrznie państwo domówicie. Ja tylko ostatnie zdanie. Przepraszam, nie wprowadzam, ale chciałem to przypomnieć, bo trochę tak wydaje się, że sobie kakofonia robi, bo zaczyna pani udzielać głosu panu dyrektorowi, dyrektorowi mniej. To jest debata nad kwotą zaufania. Każdy ją podejmuje sam. Natomiast ja zaczynam tutaj widzieć coś innego. No, trochę się ta dyskusja zaczyna iść w tą stronę, także prosiłbym zbliżać się do tego. Dobrze, ostatnie zdanie, tylko powiem tak. Drodzy państwo, już nie będę wymieniać i odnosić się do reszty, natomiast od siebie mówię. Po pierwsze, to faktycznie jest tak, że to wotum zaufania państwo udzielicie lub nie panu prezydentowi za rok 2018. W związku z tym pamiętajcie o tym, że udzielacie wotum zaufania lub nie dwóm prezydentom. Do takiej debaty również doszło w sejmiku województwa świętokrzyskiego. I tam też była tak zagorzała debata. Jednak większość radnych zagłosowała za wotum zaufania. Zarówno tych radnych PiS, jak i również radnych opozycji. Dziękuję bardzo.